Jesteśmy w sercu Pojezierza Drawskiego, Czaplinek. Gmina, która jest bardzo rozległa, gmina, przez którą przebiegają drogi ze wschodu na zachód i z północy na południe. To właśnie tutaj przejeżdżają setki samochodów i przyjeżdżają tysiące turystów w okresie wakacyjnym. Rozległy teren gminy to również konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają zarówno policjanci, jak i strażnicy miejscy. Często patrole realizowane są wspólnie. Sprawdzimy, jak wygląda w praktyce taki patrol. Na miejscu pasażera Krzysztof Leśniowski, komendant Straży Miejskiej w Czaplinku. Na miejscu kierowcy sierżant Joanna Szastko z Komisariatu Policji w Czaplinku. Panie komendancie, czym zajmuje się Straż Miejska w Czaplinku? Ochroną bezpieczeństwa publicznego. Jakie działania podejmujecie? Działania doraźne i profilaktyczne. Przyjmujemy interwencje różnych wykroczeń i sami wykrywamy wykroczenia. W ostatnim czasie dużo współpracy z policją. Decyzją wojewody zachodniopomorskiego Straże Miejskie zostały zadysponowane do pełnej współpracy z policją. No i taką współpracę realizujemy. Pomagamy policjantom w realizacji sprawdzenia kwarantann, czy osoby, które przebywają na kwarantannach, faktycznie są w tych miejscach, które zostały wyznaczone. Halo? Dzień dobry, nie otwiera pani drzwi. Pokaże nam się pani w okienku i odbierze pani telefon, dobrze? Dobrze. No jak tam zdrowie u państwa? Tak, słucham. Dzień dobry, policja Czaplinek, sierżant Szastko. Dzień dobry. Kontrola przestrzegania kwarantanny. Zapraszamy panią do okna. Jestem z mężem i z córeczką. Super, oni też dobrze się czują? Wszystko jest okej? Okay? Tak. Nie mamy żadnych objawów, wszystko okej. Okay. No to najważniejsze. Jeżeli by państwo czegoś potrzebowali, to proszę przy takiej kontroli przez policję czy przez Straż Miejską informować nas albo za pośrednictwem sanepidu. To my życzymy dużo zdrowia i do usłyszenia jutro. Nasze działania profilaktyczne przy okazji działań z policją wyglądają tak, że rozdajemy osobom, które nie noszą maseczek, rozdajemy takie maseczki. Były też dzieci na kwarantannie, tym dzieciom zrobiliśmy pewne niespodzianki. Przekazaliśmy kilka bryloczków i smyczek z logiem Straży Miejskiej i Czaplinka, tak żeby te dzieci nie czuły się, że mają karę, tylko po prostu muszą przebyć tą kwarantannę ze względów zdrowotnych. Policjanci z Komisariatu Policji w Czaplinku współpracują z czaplineckimi strażnikami miejskimi. W ostatnim czasie wspólne patrole sprawdzają m.in. osoby przebywające na kwarantannie. Zadaniem patrolu jest udanie się pod konkretny adres, nawiązanie kontaktu telefonicznego i poproszenie osoby przebywającej na kwarantannie o podejście do okna. W trakcie takiej rozmowy funkcjonariusze pytają również o stan zdrowia i ewentualne potrzeby mieszkańców, czy to w zakresie środków pierwszej potrzeby, lekarstw czy produktów spożywczych. W większości przypadków osoby przebywające na kwarantannie nie zgłaszają funkcjonariuszom żadnych potrzeb. W trakcie pełnienia służby policjanci realizują również swoje bieżące zadania i reagują na nieprzestrzeganie przepisów prawa. Szczególną uwagę w tym trudnym czasie funkcjonariusze zwracają na osoby nie stosujące się do obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią. Takie osoby są upominane, pouczane, a jeśli zachodzi potrzeba, nakładany jest na nie mandat karny. Panie komendancie, przystanek PKS Czaplinku to miejsce, w które włożyliście wiele pracy. Tak, przystanek po byłym PKS-ie jest jednym z miejsc takich eksponowanych tutaj w Czaplinku. Bardzo dużo mieliśmy skarg na osoby spożywające alkohol i zaśmiecające. Staramy się robić tak, żeby zlikwidować ten proceder. Myślę, że na tą chwilę jest lepiej niż powiedzmy rok temu czy dwa lata temu. Jeżeli chodzi o osoby, które spożywają alkohol, troszeczkę inaczej to wygląda z osobami, które tutaj przesiadują, tak? Są to osoby nieraz nie zachowujące się odpowiednio i mieliśmy bardzo dużo skarg na to i interwencji. No jedynie co, każdą interwencję podejmujemy, czy sami, czy wspólnie z policją. Zostały też pewne przedsięwzięcia wdrożone. No myślę, że to skutkuje. Dosyć sporo mamy działań wspólnych z nadleśnictwem, od akcji typowo organizowanych przez nadleśnictwa. Mieliśmy taką sytuację w tamtym roku, nie mogliśmy dojechać do bezdomnych spoza Czaplinka. Dojazd był utrudniony, nasz samochód nie dał rady. Musieliśmy tam być razem z przedstawicielami MOPS-u Czaplinek i dzięki takiej współpracy dojechaliśmy, wszystko fajnie się udało, paczki zostały dostarczone. Jedna z osób bezdomnych potrzebowała pomocy medycznej, wezwana karetka też nie mogła dojechać, czyli strażnicy użyczyli swojego samochodu, czy pomogli swoim samochodem dowieźć zespół ratownictwa. Także myślę, że tutaj nasza współpraca jest na wysokim poziomie. W okresie wakacyjnym ze względu na dużą ilość turystów macie więcej pracy? Troszeczkę więcej pracy mamy, patrolujemy wokół terenu
tereny wokół jeziora. Niestety turyści pozostawiają bardzo dużo śmieci po sobie. Jednym z większych problemów tutaj na jeziorze Drawsko jest pływanie motorówkami o silnikach większych niż jest dozwolone. Największą bolączką Straży Miejskiej czy miasta jest to, że nie posiadamy motorówki, żeby działać na wodzie. Fajnie by współpraca z policją czy nawet ze Strażą Rybacką nam się układała, gdyby taka motorówka była. No niestety, działamy z lądu. Te działania są, powiedzmy, mizerne w skutkach ze względu na to, że nie mamy narzędzi do tego. Gmina Czaplinek jest dużą gminą. Każdemu udaje się pomóc? Gmina Czaplinek jest sporą gminą. Mamy prawie 12 tysięcy osób. No nie do każdego możemy dojść od razu. Mamy następną bolączką, która jest w Straży Miejskiej, jest brak ludzi. Niestety nie możemy być wszędzie. Ludzie widzą efekty naszej pracy. Mają do nas większe zaufanie niż podejrzewam było wcześniej. Mamy różnego rodzaju telefony do straży z różnymi problemami. A jak wygląda wsparcie zwierząt przez Czaplinecką Straż Miejską? Staramy się robić to, co możemy. Niestety nie jesteśmy dużą strażą. Nie mamy wyznaczonej komórki, tak zwanego ekopatrolu, który się zajmuje tylko i wyłącznie zwierzętami i ochroną środowiska, ale wszystkie sygnały, które do nas docierają, interwencje, staramy się przekazywać do osób, które tym się zajmują, czy to będzie lekarz weterynarii, czy to będzie przytulisko w Pławnie. Nie zostawiamy nikogo bez pomocy. Dużo się dzieje aktualnie w Czaplinku, dużo macie pracy, a czy macie jakieś jeszcze pomysły na przyszłość? Ja myślę, że tutaj na terenie Czaplinka i gminy Czaplinek jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Nie osiadamy na laurach, będziemy starać się robić jak najwięcej. Tak jak wcześniej wspominałem, jedną z większych bolączek jest brak osób tutaj do realizacji. Na tą chwilę robimy to, co możemy, łącznie z kontrolami palenisk, łącznie z wykrywaniem nielegalnych wysypisk. Dużo jest pracy w zakresie ruchu drogowego. Także mówię, dużo przed nami. Uważam, że dużo też zostało zrobione. Jeżeli chodzi o statystyki, najwięcej wykroczeń mamy z ruchu drogowego. W drugiej kolejności są nielegalne wysypiska śmieci, ewentualnie nieodprowadzanie czy nieopróżnianie według regulaminu zbiorników na odpady płynne. Tutaj jest główne zadanie, żeby ten proceder zlikwidować.